Na piątej sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego, oprócz oczywiście 25 radnych, był obecny pan Stanisław Piosik, radny Sejmiku Wojewódzkiego oraz przewodniczący rad gmin Przemętu pan Zbigniew Jankowski oraz Siedlca pan Tadeusz Monkosa. Obrady zdominowała jedna sprawa, to znaczy niedoszacowanie budżetu powiatu na niepełną kwotę 3,5 miliona złotych. Z tego wynika, że obecny budżet jest znacznie mniejszy niż w ubiegłym roku otrzymał Urząd Rejonowy. Coś tu jest nie w porządku, skoro zakres obowiązków większy, a środków mniej. I bądź tu mądry, Salomonie. Wystosowano specjalne pismo do Ministerstwa Finansów i miejmy nadzieję, że odniesie to skutek, bo dziury w drogach będą coraz większe, a co gorsza ucierpią szkoły, Centrum Pomocy Rodzinie i tak dalej, lepiej odpukać. Pośród innych ważnych punktów obrad należy wymienić zatwierdzenie regulaminu starostwa powiatowego, poparcie postulatów rolników oraz ustalenie wysokości pensji i diet. Wysokość diety nie przekracza dwukrotnego najniższego wynagrodzenia. Zadecydowano jeszcze o przystąpieniu do Komitetu Założycielskiego Związku Powiatów Polskich. Ze strony powiatu wydano sprawę pana Ryszarda Kurpa. Trzeba przyznać, nowa droga do powiatu nie jest usłana różami.